Zakończył się kolejny późnowiosenny, zimny dzień. Zapadła ciemność, ale mamy nadzieję, jesteśmy tego pewni, że za kilka godzin słońce znów wzejdzie, rozpocznie się nowy dzień. Właśnie o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii według świętego Jana do swoich uczniów w 16 rozdziale. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Mówili tedy niektórzy z uczniów Jego między sobą, cóż to znaczy, co mówi do nas? Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, i to, bo idę do Ojca. Mówili więc, cóż to znaczy, co mówi, jeszcze tylko krótki czas, nie wiemy, co mówi. Poznał Jezus, że go chcieli zapytać, i rzekł im, pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem? Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, a Jego ciało złożono w grobie, dla uczniów Jezusa zapadła noc. Nawet gdy kolejnego poranka wzeszło słońce, oni pogrążeni byli w ciemności żałoby. Ale trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał. Po krótkim czasie znów ożył. Ale oni nie pamiętali o tym, kiedy umarł. Mimo że wielokrotnie im o tym mówił, wielokrotnie zapowiadał, że umrze, ale zmartwychwstanie. Dzisiaj to słowo odczytujemy my. My, ludzie, którzy żyją w ciemności. W ciemności bez Jezusa. On odszedł. Zostawił nas tutaj. Ale mówi tylko na krótki czas. Mamy obietnicę, że znów ujrzymy Go, że znów będziemy żyć w Jego światłości, a jednak dajemy się pochłonąć ciemności, tak jak uczniowie Jezusa wtedy. Zapominamy o tym, wypieramy z naszej świadomości to, że Jezus zmartwychwstał, że noc beznadziei, noc smutku, noc żałoby, noc dezorientacji, noc różnego rodzaju problemów i trosk trwać będzie krótko. Trwa krótko, bo mamy Jezusa, mamy Jego niezłomną obietnicę życia. A więc nawet jeśli przychodzi nam kroczyć w ciemności, nawet jeżeli przychodzi nam żyć w nocy, to mamy obietnicę światła. Jeszcze tylko krótki czas. Nie dajmy się opanować beznadziei, ciemności i nocy, ale pamiętajmy i bądźmy pewni, że tak jak za kilka godzin wzejdzie słońce, tak wzejdzie słońce Chrystusa, światło dla naszego życia. Życzę błogosławionej, spokojnej nocy. Nie, dobrego dnia.